Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie praktyczne wideo. Będziemy przesadzać pięknego i sławnego storczyka Oncidium Sherry Baby. Znalazłam go wczoraj w centrum ogrodniczym. Czasem można znaleźć prawdziwe perełki zupełnie przypadkowo. Jest to jeden z najpopularniejszych storczyków na świecie i choć kwiaty wyglądają uroczo, są dość drobne i niepozorne. Urok i sława tego storczyka dotyczą jego zapachu. Pachnie on jak czekolada. I tak też jest czasem nazywany. Czekoladowe Oncidium. Zapach jest bardzo intensywny. Ten storczyk może uperfumować cały pokój. I rzeczywiście pachnie on jak czekolada mleczna z nutą wanilii. Nie jest to wyszukany ani drogi storczyk. Wprawne oko może go czasem wypatrzyć wśród kambrii w supermarketach. Jest jednak wiele rodzajów Oncidium, które wyglądają podobnie. Więc bezpiecznie jest go kupić online w sklepach ze storczykami. Wtedy mamy pewność, że jest to Sherry Baby. Jego popularność sprawia, że jest on dostępny powszechnie i w przystępnej cenie. Jest też łatwy w uprawie i nie kaprysi, więc idealny dla początkujących. Must have każdej kolekcji. Uprawiany zarówno przez osoby zaczynające przygodę ze storczykami, jak i zaawansowanych hodowców. Nie jest to mały storczyk. Sama roślina jest duża, ma duże pseudobulwy i bardzo długie pędy kwiatowe. Zajmuje sporo miejsca, ale naprawdę dla tego zapachu warto znaleźć kawałek parapetu. Nie potrzebuje on dużo światła. Wschodnie okno wystarczy. Jak wszystkie Oncidium, lubi dużo wody i będzie potrzebował regularnego nawożenia, bo produkuje duże struktury i naprawdę popisowe i imponujące pędy kwiatowe. A to wymaga sporej ilości substancji odżywczych. Mam taką zasadę, że zawsze przesadzam nowo kupione storczyki, nawet jeśli kwitną. Ponieważ mam dość dużą kolekcję storczyków, nie chcę ryzykować przyniesienia szkodników do domu. Do tej pory znalazłam na nowo kupionych storczykach miseczniki, przędziorki, ślimaki, stonogi i różne inne nieprzyjemne insekty. A zdrowie moich storczyków zawsze jest dla mnie priorytetem. Kwiaty pojawią się ponownie i na zdrowym storczyku są o wiele bardziej imponujące niż na tym świeżo kupionym i zaniedbanym w międzyczasie w sklepie. Przejdźmy więc do przesadzania Sherry Baby. Przesadzania zawsze zaczynam od wyciągnięcia wszystkiego, co nie jest storczykiem z doniczki. Jak widzicie, usunęłam już kijek bambusowy i jest to zawsze pierwsza rzecz, którą robię, bo bardzo podobają mi się naturalne pędy kwiatowe. Jak zawsze mam tutaj miskę na stare podłoże, żeby nie rozsypywało się po całym pokoju. Zaczynam od naciskania doniczki. W ten sposób upewnimy się, że wszystkie korzenie odkleją się od jej boków. Oczywiście, jak żeby inaczej, storczyk jest posadzony w tym podłożu, którego nienawidzę. Naciskam doniczkę i powoli staram się wysunąć storczyka. Część korzeni wygląda na kompletnie zgniłe. Podłoże jest absolutnie okropne. Zabierzmy się za wyczyszczenie bryły korzeniowej. Część storczyka jest kompletnie zagrzebana w podłożu. Staram się rozluźnić bryłę korzeniową. Teraz pójdę umyć tą bryłę korzeniową pod bieżącą wodą. Po umyciu korzeni storczyka następnym krokiem jest oczyszczenie bryły korzeniowej z wszelkich martwych korzeni oraz w tym przypadku niepotrzebnych pseudobulw. Po pierwsze sterylizuję mój sekator ogniem. Można też to zrobić alkoholem. Mamy tutaj dwie pseudobulwy, które były zakopane w podłożu. Ten storczyk najwyraźniej ma tendencję do wspinania się. Nie chcę tych pseudobulw zostawiać na storczyku, ponieważ myślę, że zgniją one w podłożu. Więc delikatnie spróbuję je usunąć. Są to najstarsze pseudobulwy storczyka. Postaram się ją delikatnie wykręcić.
i wciągnę. Te korzenie są jednymi z pierwszych korzeni tego storczyka i są już martwe. Korzenie idące od najstarszych pseudobulw najprawdopodobniej są już martwe. Dlatego w przypadku tej dużej bryły korzeniowej najpierw sprawdzę najstarsze korzenie storczyka. Korzeń jest martwy, jeżeli po pociągnięciu zostaje nitka. W miarę możliwości usuwam też te wszystkie zeschnięte liście i voilà, pod jednym mamy ślimaka. One się lubią ukrywać właśnie pod tymi suchymi częściami liści. I tutaj jest jeden, nie wiem, czy możecie go zobaczyć. Po oczyszczeniu systemu korzeniowego i usunięciu jak największej ilości starego podłoża, czas na dezynfekcję. Ponieważ znalazłam w tym podłożu ślimaka, jestem pewna, że są też tutaj jaja. I jedyny sposób, żeby je zabić, to spryskanie ich wodą utlenioną. 3%. I tak też zrobię. Spryskuję cały system korzeniowy oraz pomiędzy pseudobulwami, ponieważ to jest ich ulubione miejsce do chowania się. Pokażę Wam też zbliżenie na to, jak wyglądają korzenie zjedzone przez ślimaki. Jak widzicie, korzenie wyglądają jakby były ucięte. Szczególnie widać to tutaj przy podstawie. Ślimaki lubią szczególnie nowe, młode korzenie i będą obgryzać zielone końcówki. Kolejnym etapem jest wybór doniczki i podłoża. Wybrałam dosyć dużą doniczkę, ponieważ widzę, że storczyk ten ma tendencję do produkowania dużej ilości korzeni. Poza tym jest to też dość duży storczyk i będzie stabilniejszy w większej doniczce. Doniczka ma otwory wentylacyjne, ponieważ każdy epifit potrzebuje powietrza wokół korzeni. Podłoże, które wybrałam, to mieszanka kory o średniej granulacji i drobnej granulacji, ponieważ storczyk ten lubi dużo wody. Podłoże więc musi zatrzymywać dosyć sporo wody. Wsypuję podłoże do doniczki, a następnie układam storczyka. Niestety jedna pseudobulwa jest ciągle zakopana w podłożu. Jeżeli zobaczę, że zaczyna ona gnić, wtedy ją po prostu wykręcę. Ponieważ storczyk magazynuje w nich substancje odżywcze, więc każda pseudobulwa w tym momencie jest dla mnie pomocna. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, system korzeniowy nie jest w najlepszym stanie. Przydadzą mi się każde dodatkowe rezerwy energii. I storczyk jest przesadzony. Dziękuję Wam serdecznie i życzę miłego dnia.